Minęła 17.30, jest środa, 20 stycznia, rozpoczynamy serwis informacyjny. Spór o spółdzielnię mieszkaniową Hutnik. Państwo widzicie sami. Ja jestem... Proszę ja bardzo, nie przeszkadzać. Ranking perspektyw ogłoszony. Przedzieliśmy pozostałe szkoły kieleckie, no i pozostałe szkoły w województwie. Projekt ostrowieckich licealistów. Pomysł na projekt był od dawna, z tym, że potrzebowaliśmy bodźca. Burzliwa dyskusja i wiele wzajemnych oskarżeń padło podczas rozmowy na temat przyszłości spółdzielni mieszkaniowej Hutnik w Ostrowcu. Problem jest poważny, bo dotyczy 15 milionów zadłużenia, jakie posiada spółdzielnia. Okazją do sporu stała się pierwsza część walnego zgromadzenia. Temperatura sporu na pierwszej części walnego zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej Hutnik podniesiona do granic przyzwoitości. Państwo widzicie sami. Ja jestem... Proszę ja bardzo, nie przeszkadzać. Gra toczy się o przyszłość spółdzielni. To też nikt w słowach nie przebierał. Cytuję w jednym z rozgłośni radiowej. Po co się pan prezydent wpieprzył w spółdzielnię mieszkaniową Hutnik? Sprawa spółdzielni mieszkaniowej Hutnik jest poważna. Jej zobowiązania opiewają na kwotę 15 milionów złotych. Dług spółdzielni mieszkaniowej Hutnik wobec syndyka masy upadłości Huty Ostrowiec wynosi 15 milionów złotych. Ten dług stał się wymagalny. Podczas pierwszej z trzech części walnego zgromadzenia w spółdzielni mieszkaniowej Hutnik wybierano nową radę nadzorczą. Ważnym punktem obrad była uchwała dotycząca zgody na bezprzetargową sprzedaż lokali mieszkalnych, umożliwiająca rozwiązanie problemu spółdzielni. Zaproponowałem, aby podpisać trójstronne porozumienie, bo tylko i wyłącznie w ten sposób możemy to przeprowadzić, aby porozumienie pomiędzy miastem, spółdzielnią mieszkaniową Hutnik, a syndykiem reprezentującym, którego zatwierdzić musi jeszcze Rada Wierzycieli, polegało na tym, że miasto z miejskich pieniędzy, z pieniędzy wszystkich mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego wykupi część mieszkań od spółdzielni Hutnik za kwotę 1,5 miliona złotych, a sama spółdzielnia dołoży 500 tysięcy, bo na tyle ją stać, tyle środków wolnych ma, i za kwotę 2 milionów przy uzyskaniu zgody państwa, zgromadzenia spółdzielni mieszkaniowej Hutnik, przy zatwierdzeniu mojej propozycji przez Radę Miasta i przy zatwierdzeniu tej propozycji syndyka przez Radę Wierzycieli Huty, podpiszemy takie porozumienie, gdzie pozostała część długu, te 13,5 miliona, zostanie umorzona, wyzerowana. W sprawie zadłużenia spółdzielni mieszkaniowej Hutnik możliwe były dwa rozwiązania. To proponowane przez prezydenta Jarosława Górczyńskiego oraz to, które przygotował zarząd spółdzielni. Polegało ono na zaciągnięciu kredytu w wysokości 2 milionów złotych na pokrycie części zadłużenia. Resztę syndyk miał spółdzielni umorzyć. Eugeniusz Stępień przekonuje, że tę możliwość zablokował sam prezydent. 8 września spotyka się Rada Wierzycieli, która ma rozstrzygnąć, jest propozycja nasza, 2,5 miliona złotych, a pana prezydenta miasta, gminy, propozycja, którą myśmy dali na piśmie. Pan prezydent nie dał takiej gwarancji syndykowi, że chce wykupić dług za 1,5 miliona. Pan prezydent w tym czasie co się robi? Za 5.12, proszę państwa, zostaje nasza promesa, która była gwarantem uregulowania tego długu tutaj za 2,5 miliona, zostaje cofnięta. A jeszcze dziwne mnie jest to, bo kilkakrotnie się pytałem pana prezydenta, dlaczego tak się stało. A wiecie, jaka była odpowiedź? Są członkowie rady. Niech powiedzą. Dałem i zabrałem. Prezydent zachęcał, aby mieszkańcy poparli jego propozycję. Jednocześnie skierował do nich apel o dokonanie właściwego wyboru rady nadzorczej. Jest grupa osób, która rozumie te potrzeby i która może tutaj
godnie państwa reprezentować. Ja nie ukrywam, że z kilkorgiem z państwa rozmawiałem. Pani Adamiec, pani Dobosz, pan... A czy ja pana o coś pytam? Przepraszam, czy ja pana o coś pytam? Tak otwarte wsparcie kandydatów nie wszystkim się spodobało. Słowa prezydenta Jarosława Górczyńskiego wywołały żywiołową dyskusję. Panie prezydencie, że obecność pana tutaj to jest jako zaproszonego gościa, a nie agitatora. Dziwi mnie wystąpienie mecenasa, ponieważ ja jestem reprezentantem mieszkańców Ostrowca Świętokrzyskiego i ja reprezentuję między innymi mieszkańców, spółdzielców spółdzielni mieszkaniowej Hutnik. Ja rozumiem, że dla pana jest to interes, aby jak najdłużej obsługiwać spółdzielnie i aby jak najwięcej pieniędzy od tej spółdzielni pobierać. Nikt nie ma prawa sugerować nikomu, na kogo ma głosować. To jest wbrew przepisom i wbrew demokracji wszystkiego, proszę państwa. Prezesie Stępień, jak pan tak dbasz o tą spółdzielnię Hutnik, to po coś pan wchodził jako etatowy trzeci członek zarządu? No po co brać kasę od tych mieszkańców? Prawda? Głos w dyskusji zabrał też starosta Zbigniew Duda, który skrytykował postępowanie prezydenta Jarosława Górczyńskiego. Ja jestem tutaj zaproszonym gościem, tak samo jak pan prezydent. Nie chciałbym państwa pouczać, mówić na kogo macie głosować. To jest święto demokracji. Spółdzielnia mieszkaniowa to wy. To nie zarząd. To wy wszyscy spółdzielcy, to wy macie wybrać jak najlepsze władze. Natomiast całkowicie nie na miejscu jest przez jakiegokolwiek działacza samorządowego, czy to z funkcji prezydenta, czy z funkcji starosty, sugerowanie wam jakiegokolwiek wyboru. Na pierwszej części walnego zgromadzenia mieszkańcy spółdzielni ostatecznie wyrazili zgodę na bezprzetargową sprzedaż lokali mieszkalnych. Aby podjąć działania w kierunku spłaty zobowiązania spółdzielni, potrzebne będą jeszcze dwie pozytywne decyzje mieszkańców w tej sprawie. 6 osób podejrzewanych o posiadanie narkotyków zatrzymano w powiecie staszowskim. Policjanci z Komendy Powiatowej i Komendy Wojewódzkiej w Kielcach ujawnili ponad 650 gram marihuany i 42 gramy amfetaminy. W dniu wczorajszym oraz poniedziałkowym kieleccy i staszowscy policjanci realizowali zaplanowane działania. Działania były skierowane w kierunku osób, które mogły się trudnić nielegalnym procederem związanym z posiadaniem narkotyków. Działania przyniosły takie dosyć pozytywne efekty, gdzie policjanci podczas przeszukań ujawnili ponad 650 gramów substancji takiego suszu. Wstępnie zidentyfikowano go jako marihuana. Kolejną substancję, którą ujawnili, to było około 42 gramów substancji, która była wstępnie również zidentyfikowana jako amfetamina. Oprócz tego ujawniono różne tabletki i środki halucynogenne w postaci grzybów. Policjanci podczas prowadzonych działań ujawnili również przyrządy służące do mielenia suszu oraz ważenia. Działania te były zaplanowane, trwały przez 2 dni. W wyniku tego zostało zatrzymane 6 osób. Wszystkie te 6 osób trafiły do policyjnych aresztów. Działania były przeprowadzone na terenie powiatu staszowskiego. Osoby zatrzymane też są z powiatu staszowskiego w wieku od 19 do 30 lat. W tej chwili ze swojego postępowania będą rozliczani przez policjantów. Policjanci będą podjęli czynności mające na celu ustalenie, w jaki sposób te osoby weszły w posiadanie takich ilości środków. No i niestety będą musiały się teraz te osoby wytłumaczyć przed sądem ze swojego postępowania. I dalsze decyzje no to już będą podjęte przez sąd, co z tymi osobami się stanie. Ja tylko nadmienię, że za takie przestępstwo, jakie zarzuca się tym osobom, podejrzewa się popełnienie tych przestępstw osób, kara jest przewidziana nawet do 10 lat pozbawienia wolności. Liceum imienia Joachima Chreptowicza, imienia Władysława Broniewskiego i imienia Stanisława Staszica. 3 ostrowieckie licea zajęły dobre miejsca w ogólnopolskim rankingu perspektyw. Jak co roku powody do zadowolenia ma także zespół szkół numer 3. Nie ma co, bo to było na tym na targach. Dyrektor zespołu szkół nr 3 w Ostrowcu z dumą prezentuje wyróżnienia szkoły zebrane na przestrzeni kilku lat w rankingu ogólnopolskiego portalu edukacyjnego Perspektywy. Co roku ostrowiecki THM zajmuje w nim wysokie miejsce. Dostosowujemy szkołę do zmieniających się warunków na rynku pracy. Współpracujemy m.in. z Hutą Celsa.
nasza młodzież wyjeżdża na staże zagraniczne. To wszystko powoduje, że młodzież wie, że w naszej szkole trzeba się uczyć, ale także wie, że ta nauka przynosi sukces później. Podobnie jest w tym roku. Zespół szkół numer 3 może pochwalić się zaszczytnym drugim miejscem spośród techników województwa świętokrzyskiego. Placówkę wyprzedza jedynie Technikum Leśne w Zagnańsku. W skali ogólnopolskiej THM zajmuje wysokie 80. miejsce. Na prawie 2000 techników, które są w naszym kraju, cały czas utrzymujemy się w pierwszej setce. Od wielu lat już, a nie ukrywam, że wśród naszej tutaj społeczności szkół zawodowych województwa świętokrzyskiego jesteśmy cały czas na pudle. Wysoko w wojewódzkim rankingu techników, bo na czwartym miejscu znalazł się również zespół szkół numer 2 w Ostrowcu, czyli tak zwana budowlanka. Z kolei w rankingu liceów niezmiennie od kilku lat dobre pozycje utrzymują aż 3 ostrowieckie placówki. Są to liceum imienia Władysława Broniewskiego, imienia Joachima Chreptowicza i imienia Stanisława Staszica. Dwie pierwsze z wymienionych średnio co roku zamieniają się miejscami, przekazując sobie koszulkę lidera powiatu ostrowieckiego. W roku 2016 najlepszy w Ostrowcu jest popularny Chreptowicz. Jesteśmy na czwartym miejscu w województwie, tuż za trzema kieleckimi liceami, no Świętej Jadwigi Królowej, Śniadeckiej, Sawickiej, a więc jesteśmy w dobrym towarzystwie. Natomiast wyprzedziliśmy pozostałe szkoły kieleckie, no i pozostałe szkoły w województwie. W zeszłym roku mieliśmy 7 pozycję, teraz 4. Idziemy do góry i mam nadzieję, że ten trend zostanie podtrzymany. Szkoła znalazła się na 206. miejscu w skali całego kraju. W rankingu udział bierze ponad 2000 szkół licealnych, dlatego z dobrego 350. miejsca może być zadowolone liceum numer 3 imienia Władysława Broniewskiego, które w wojewódzkiej klasyfikacji zajęło w tym roku 12. miejsce. Od 2 lat mamy pozycję około 10, bo w tamtym roku, przypomnę, mieliśmy pozycję 10, w tym roku 12. Myślę, że utrzymujemy się na takiej stałej, tak jak mówię, na stałej pozycji. Wspomniany wcześniej Staszic zajmuje 16 miejsce w województwie świętokrzyskim i 455 w skali ogólnopolskiej. Podobne klasyfikacje pokazują, że szkołom z mniejszych miast wciąż daleko do tych ze stolic województw. 3 pierwsze miejsca w świętokrzyskim wciąż należą do kieleckich placówek. Na to chyba wpływa wiele czynników, może i też bliższość uczelni wyższych, które w jakiś sposób mają też wpływ na spotkania z uczniami. Jak mówi dyrektor Liceum Ogólnokształcącego nr 2 w Ostrowcu, podobne zestawienia nie są w tej pracy najważniejsze, ale dodaje, że tegoroczny wynik i miejsce w pierwszej piątce było jego osobistym marzeniem. Chociaż jest to tylko ranking, to jednak potwierdza to tezę o wysokiej pozycji naszej szkoły, o wspaniałej pracy, o znakomitej młodzieży. Podobne klasyfikacje są jednak wyznacznikiem dla młodzieży gimnazjalnej, która ma przed sobą decyzję o wyborze dalszego toku kształcenia. I okazuje się, że uczniowie z takich zestawień korzystają. Zawsze patrzymy na rankingi szkół, na opinie też z zewnątrz uczniów, nauczycieli, także cenię się bardzo. W corocznym rankingu perspektyw pod uwagę brane są sukcesy szkoły w olimpiadach, wyniki matur z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. W przypadku techników pod uwagę bierze się również wyniki egzaminu zawodowego. Nie udało się w Sandomierzu, być może uda się w Ostrowcu. Mowa o powołaniu Rady Seniorów. W tej sprawie podczas jednej z sesji Rady Miasta interpelowała radna Marta Woźnicka-Kuzdak. W tej kwestii jest jeszcze jednak wiele niewiadomych. Zwracam się z prośbą o powołanie Rady Seniorów. Pragnę przypomnieć, że w 2013 roku weszła w życie ustawa o zmianie ustawy o samorządzie gminnym, która umożliwiła Radom Gminy powoływanie gminnych rad seniorów. Przepisy te nakładają na gminę obowiązek sprzyjania solidarności międzypokoleniowej oraz tworzenia warunków do pobudzenia aktywności obywatelskiej seniorów w społeczności lokalnej. Rada Seniorów to podmiot o charakterze konsultacyjnym, doradczym i inicjatywnym. Rada ta składać się powinna z przedstawicieli osób starszych oraz przedstawicieli podmiotów działających na rzecz osób starszych, w tym zwłaszcza organizacji pozarządowych oraz podmiotów prowadzących uniwersytety trzeciego wieku. W związku ze zmieniającą się sytuacją demograficzną
Istotne jest zatem powołanie podmiotu reprezentującego również osoby starsze. Uczniowie trzech ostrowieckich liceów realizują projekt w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii. Projekt pod nazwą Weź się za siebie ma na celu skłonić uczniów do świadomych decyzji na drodze swojego kształcenia. Uczestnicy projektu zastanawiają się, czy warto w dzisiejszych czasach iść na studia. Są z trzech różnych szkół, ale pracują nad wspólnym projektem. Jest to projekt społeczny pod hasłem Weź się za siebie, który Filip, Jakub, Miłosz, Norbert oraz Patryk realizują w ramach Ogólnopolskiej Olimpiady Zwolnieni z Teorii, kierowanej do studentów oraz uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Pomysł na projekt był od dawna, z tym, że potrzebowaliśmy bodźca, żeby zacząć działać. No i właśnie takim bodźcem jest ta olimpiada, która daje nam wiele możliwości do działania w regionie. Dlatego postanowiliśmy to wykorzystać i stworzyć potrzebne warunki, żeby młodzi mogli odpowiedzialnie decydować o swoim życiu. Uczniowie w swoim projekcie podjęli ważny temat, a mianowicie co zrobić z dalszą drogą edukacji po ukończeniu liceum czy technikum. Chłopaki zastanawiają się, czy pójście na studia po ukończeniu szkoły ponadgimnazjalnej w każdym przypadku oznacza dobry wybór. Wielu naszych znajomych nie wie jeszcze, co będą, na jakie studia pójdą po szkole, co będą robić w przyszłości, nie wiedzą, jak dokonać prawidłowo wyboru przyszłego zawodu. No i właśnie w tym celu powstał nasz projekt, żeby rozwiązać taki problem. Projekt Weź się za siebie ma na celu zachęcić uczniów szkół ponadgimnazjalnych do realizowania swoich pasji oraz podejmowania świadomych decyzji na drodze swojego kształcenia. Ważny jest właśnie ten świadomy wybór, żeby wiedzieć, po co idzie się na studia, a nie iść tylko po to, żeby mieć dyplom albo żeby zadowolić rodziców, spełnić jakieś wymyślone przez samego siebie wymagania. Uczestnicy projektu dzięki jego realizacji rozwijają m.in. swoje praktyczne umiejętności z zakresu zarządzania projektami. Chcemy przeprowadzić 4 spotkania na temat wyboru studiów, wyboru konkretnej specjalizacji zawodowej, prowadzenia biznesu w ogóle i ostatnie spotkanie będzie na temat motywacji. Jak się zmotywować do tego, żeby osiągnąć cel. Pierwsze takie spotkanie odbędzie się 18 lutego o godzinie 11 w kinie Etiuda. Uczniowie z Ostrowca na chwilę obecną z około 40 projektów, jakie realizowane są na terenie województwa świętokrzyskiego, plasują się na pierwszym miejscu. W klasyfikacji ogólnopolskiej w kategorii edukacja zajmują zaś wysokie drugie miejsce. 5 projektów, które ma największą ilość punktów, dostanie Złote Wilki i one się dzielą na różne kategorie, na pierwsze miejsce w województwie, na skalę ogólnopolską i wszyscy uczestnicy projektów, którzy go ukończą, którzy nie porzucą go po drodze, co się zdarza, dostaną certyfikaty z zarządzania, które potem przydadzą się do pracy, na przykład można je wpisać w CV, że już masz jakieś doświadczenie przy staraniu się dojścia na studia też jest to ważne, gdyż uczelnie biorą to pod uwagę podczas rekrutacji. Uczniom realizację projektu w dużym stopniu ułatwia wsparcie, jakie otrzymują z wielu stron. Mamy wielu sponsorów, jak i partnerów, w tym jako honorowy patronat Starostwa Powiatowego w Ostrowcu, a także Agencję Rozwoju Lokalnego. Szczegółowe informacje o projekcie oraz postępy pracy tych młodych, ambitnych i z pomysłem ludzi śledzić można na ich fanpage'u na Facebooku Weź się za siebie. W Telefaktach dziś to wszystko. Ja dziękuję za uwagę i życzę spokojnego wieczoru. Do zobaczenia jutro o 17.30.